Co to jest za poziom? 70 tych. No możemy sobie go w sumie jeszcze zrobić. You came to the right place. In a huge bug strap and disgusting eggs all over. We set up bug zappers, but everybody's afraid to man them. No, I do it myself. But I have carpal tunnel. No, koleś ma dosłownie podobny głos do Osmo. No i teraz zaczynamy taki bardzo jesienny klimat, bo sami możemy zobaczyć po, nie wiem, fluorystyce, że jest tutaj tak bardzo jesiennie. Taka bardzo jesienna kraina. No i ten koleś ma problem taki, że chce, żebyśmy pozbyli się tych właśnie tutaj robactw. Robaków w zasadzie, 7 mamy ich wybić. Więc no. Więc spełnimy jego, że tak powiem, życzenie i to zrobimy. 30 tych gold gemów mamy do zebrania. No to jest malutko. To jest zdecydowanie mało i w sumie to nawet i lepiej chyba. Tak mógłbym nawet rzec. Ale Lumbermill chyba będzie ostatnim poziomem, tak mi się wydaje. Chyba, że będzie jakiś krótki poziom po Lumbermill, no to wtedy go zrobimy. A następna sesja będzie już ostatnią sesją odcinkową z Daxtera, bo tak naprawdę tu już się zbliżamy ku wielkiemu finału w sumie. Bo serio, nie, ta gra nie jest jakoś super długa. Jak nie robisz 100%, to gra jest na 4 godzinki, co najmniej. Oczywiście na jednym posiedzeniu, nie mówię tutaj o 5 posiedzeniach po godzince. There is still more of those things. Dobra, spoko. Lecę już tam. Nie, to nie tędy, kurde. Tu trzeba tędy lecieć. Serio, naprawdę, żebym ja tam nie doleciał. Ej, ale w końcu nowa nutka jakaś leci, to jest jakiś... Dobra, ty już się powtarzasz jak kurde radio. Powiem wam tak, naprawdę tutaj fajna nowa nutka leci w sumie. Takie trochę jesienne równiny, coś jak ten, Spyro 2, chociaż bardziej bym powiedział, że jeżeli chodzi o sam wygląd, to ten poziom mi przypomina 102 Dalmatyńczyki, bo też był poziom Lumbermill. Oraz przypomina mi jeszcze Pandemonium 1. Nieironicznie. Bo w Pandemonium 1 też był taki poziom, gdzie właśnie też takie jesienne równiny były. Ta, widzę, że lata tutaj, kurde, ogromny, potężny owad, kurde. Zaraz się nim zajmiemy, spokojnie. Ja pierdzielę, moi drodzy, ale ja jestem, kurde, mokos za 2 złote, bez kitu. Wiecie, gdzie ja mam iść? Chcecie wiedzieć, gdzie ja mam iść? No to ja wam pokażę, gdzie ja mam iść. To normalnie z beki nie wyrobicie. Tutaj jest przejście. Właśnie tutaj jest przejście, widzicie? Ja tego nie ogarnąłem na początku, ale też nie ma co się dziwić, skoro to trochę wyglądało tak, jakby tutaj było puste przejście, bez jakiegokolwiek, wiecie. A zresztą co ja się będę. Ci co wiedzą, to wiedzą, ci co nie wiedzą, to nie wiedzą, o co chodzi, proste. No to tutaj na bank będziemy mieli 60% po skończeniu tego poziomu. Dobra. Niech się tutaj odpali prąd. Niech on wleci w ten prąd. Musimy ich zarżnąć 7. No to jest
taka długawa misja, nie powiem, że nie. No i po robactwie. Po robaczku, kurde. Tyle go widzieli. Ale przyznam, że ten poziom akurat nie pamiętałem, żeby był taki trudny w sumie, bo... No mówię, jedno to jest trochę nie ogarniać, a drugie to po prostu, wiecie, wrócić do gierki po długim czasie, nie ćwicząc, chociaż wychodzi na jedno i na to samo, więc dobra. Mniejsza. Nieważne. Nieważne, wiecie, o co mi chodzi. No, ten to był łatwy, kurde, mokos. A, dobra, teraz tędy nie przejdziemy, bo tu jest zablokowane, spoko. Okej. No, nie to chciałem zrobić, bo teraz się cofam. Tak bez sensu trochę. Dobra, skoro nie ma tutaj orbów, no to lecimy linką dalej. Czekajcie, jednego tego ominąłem. No minąłem, Jezu. To jest właśnie głupie, że te skull gemy nie są zapisywane. Mnie to kurwia trochę. A nie, chyba są zapisywane. Dobra, never mind. Ja mówię, ja ten poziom robię, zresztą jak każdy, metodą prób i błędów, tylko z tą różnicą, że ja tutaj kompletnie nie pamiętam tego poziomu. W ogóle zapomniałem, że ten poziom istnieje w tej gierce, nie? To jest w ogóle też hit. No ale dobra, skoro jest, no to musi być jakiś powód, że on jest. Jak nie jedno, to drugie, jak nie drugie, to trzecie. Bez kitu, to jest takie irytujące bardzo, co nie? Jak nie jedna, czy... Właśnie, jak nie jedna rzecz cię zabije, to cię zaraz druga zabije. Ja pierdziulę. Nareszcie się udało tutaj dostać, ja pierdzielę. Bez kitu. Ile ja się musiałem natriggerować? Wy sobie nawet z tego sprawy nie zdajecie. O, teraz będzie można stąd normalnie ten lecieć do przodu. 3 na 7, świetnie. To teraz lecimy, kurde, żeby zdobyć co nasze. Tam nic nie ma? Się lepiej upewnię. Się zaraz okaże, że pominąłem jakieś tutaj orby. Tego bym nie chciał.
Dobra, wiecie co, tam nie widzę, żeby coś było. Walić to, lecimy dalej. A, dobra, trzeba było, myślałem, że on skręci. Dobra, teraz to ja zamuliłem petardę, bo troszeczkę się zamyśliłem. Myślałem, że kurde, będę mógł sobie myśleć o niebieskich migdałach. Ale jednak nie. Szczerze powiedziawszy, to ta muzyka, jak na początku miałem do niej trochę luźne podejście, to teraz powoli zaczyna mi ona wkurwiać, nie? Bez kitu. Jak wy sobie wyobrażacie, jak ja miałem to zrobić? Jak ja to miałem zrobić? Przepraszam bardzo. A, no chyba, że tak. Okej. To wiele wyjaśnia, że mogłem tak zrobić w sumie. Już tutaj chciałem grę obwiniać, ale dobra, nie będę jak pewien pan, który ma nick DS PSP w sumie. Ta, o, pan PSP też tak gada w sumie. Chociaż czasami, jak się tak dłużej zastanowić, to czasami jest wina gierki, że nie informuję cię o pewnych aspektach. No ale to wiecie. Kto ma wiedzieć, ten wie. Dobra, tu nic nie ma. Nie widzę, żeby jakieś orby się miały pojawić, więc nie wiem, lecimy tędy czy tamtędy. O Jezu, ale tu będzie przejażdżka. Dobrze w sumie, że tędy poszedłem, bo teraz ja widzę, że będę wracał, kurde, przez linki. Nie wiem, zastanawiam się, czy czasem nie zrobić tak, że po prostu przejdziemy tak jak wtedy z jednym z poziomów, że zrobimy go po prostu do połowy. I wtedy sobie wrócimy następnym razem. Bo wydaje się, że on będzie dosyć długim poziomem. A jak niedługim, to po prostu mega zmulający, bo już na przykład czuję trochę znudzenie. I to jest właśnie powód, dla którego ja mam takie podejście do Daxtera. W sensie, mnie absolutnie, nie zrozummy się źle, to nie jest jakaś super zła gra, ale po prostu odnoszę wrażenie, że ona właśnie od tego momentu, albo od jeszcze, nie, w sumie od tego momentu zrobi się taka strasznie nużąca ta gierka. Ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie. I to nie jest tak, że ja się, nie wiem, nastawiłem, że o, tak na 100% będzie czy coś. Nie, 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 nie. Już nie róbmy ze mnie takiego, kurde, złego powsze czasy. Po prostu odnoszę takie wrażenie. A mam prawo odnosić takie wrażenie. Bo ta lokacja jest troszeczkę nudnawa. Dawaj, dawaj, wlatuj tu, wlatuj tu! Wlatuj tu, gościu! No i 4 na 7, gitara siema, że tak powiem. O Jezu, nie! Zagapiłem się, myślałem, że tam w sensie, wiecie, że tam trafię, nie? Normalnie w te orby. Ogarnij się, Michał! No właśnie, ogarnij się.